Cześć, to Izula. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na film z Bullet Journal. Planuję luty. Zaplanujcie go ze mną. Mój pomysł na ten miesiąc to są piórka w odcieniach błękitu, zieleni granatowego z dodatkiem odrobiny takiego szampańskiego złotego odcienia i troszeczkę będzie też żółtego. Będę malować dużo piórek i również będzie niespodzianką moja strona z kolorowanką. Podzielę się z Wami bardzo chętnie swoim lutym w moim bullet journalu. Miłego oglądania, zapraszam! I zaczynam sobie moje planowanie od szkicu, od strony takiej tytułowej. W tym miesiącu wybrałam sobie czcionkę taką komiksową, szerszą, bardziej weselszą, żeby ten kolor, który sobie przeznaczyłam na ten miesiąc, był jak najbardziej tutaj uwidoczniony, uwypuklony, podkreślający taki czas, kiedy jeszcze jest zimno. Często jest śnieg albo go i nie ma, ale jest przede wszystkim ciemno jeszcze długo i ja chciałam sobie tutaj ten błękitny trochę zamienić na właśnie ten odcień, taki zielonkowo-niebieski, granatowy, z dodatkiem lekko żółtego i złotego koloru. Podkreślam tutaj sobie też w miesiącu pełni księżyca, nów i kwarty. Jest to dla mnie po prostu ten cykl księżyca również ważny. Wybrałam sobie kolorowankę Kristen Karon na ten miesiąc. Jest to właśnie dziewczyna taka z falistymi. Włosami, ale co najważniejsze, ma właśnie łapacz snów naszej zawieszony. ponieważ te sny, które często w nocy nawiedzają albo albo też jest przyjemnie dzięki nim budzić się z uśmiechem rano i na przykład z większą energią zacząć dzień, ale co najważniejsze dla mnie tutaj. Też zainspirowana moimi kolorowankami, które pokazywałam Wam w grudniu, że sobie próbuję się nauczyć właśnie wykorzystywać głównie jeden kolor, jedną farbę, ale w, z różnym natężeniem, tak żeby móc pokolorować ilustrację z wykorzystaniem tylko jednego koloru. Natomiast ja tutaj sobie dodam jeszcze inne dwa, te moje, które sobie przeznaczyłam, ale przede wszystkim zobaczcie jak mi się fajnie tutaj udało. Podoba mi się, jestem zadowolona w ogóle z tej strony, kiedy widzę swój progres, postęp właśnie z farbami akrylowymi, akwarelowymi. Przepraszam za przejęzyczenie. I chciałam tutaj też sobie tak spróbować, żeby te cienie były, ale lekkość się, taka eteryczność tej ilustracji zachowała. No i łapacz snów I stąd te właśnie pióra, które pokazywałam na Shorcie i na Reelsie, na Instagramie, że ćwiczyłam właśnie te pióra właśnie po to, żeby ten temat w tym miesiącu był podkreślony przede wszystkim tymi piórami. Ja wiem, luty może kojarzy Wam się więcej z, z czerwienią, serduszkami, z miłością, przyjaźnią i tymi podobnymi tematami, natomiast ja sobie zostałam w swoich błękitach i bardzo jakoś one mi tutaj pasowały, tak, dla odmiany. Może troszeczkę, ale zobaczcie, czy ten taki niebiesko-zielony nie wygląda jak taki szmaragdowy, a zobaczycie, jakie oczy zrobię tej dziewczynie. Chciałam je bardzo podkreślić, bardzo tutaj jakby wybijały, chciałam, żeby się wybijały tutaj z tej ilustracji, żeby przykuwały wzrok, żeby po prostu. One pierwsze jakby rzucały się w oczy, oczy w oczy, mimo tego, że ta twarz jest właściwie, prawda, zielona, elfia. No cóż, przecież ma elfie uczy. Poza tym Krystyn Karon właśnie specjalizuje się w malowaniu wróżek, tego właśnie takiego fantastycznego świata eterycznych, takich różnych postaci. I ja chciałam tutaj zachować sobie tą właśnie bajkowość. Dlatego zobaczcie, jakie ma oczy. Zrobiłam jej takie właśnie jasno-żółte, takie świetliste, rozświetlone te oczy i będą również drobinki złota, które będą tutaj wszędzie fruwały później, zobaczycie. Natomiast e, m, też mi się spodobało to, Zobacz, też można zobaczyć na koniec filmu, jak zmieniłam sobie pierwszą stronę troszeczkę z stycznia, ponieważ później w trakcie używania tego kalendarza zmieniłam sobie, tro, odrobinę sobie jakoś tam urozmaiciłam, zmieniłam. Wykorzystuję też tutaj to, tą dwustronną taśmę, to jest moje pierwsze wykorzystanie tej taśmy, pokazywałam ją przy rozpakowywaniu paczki, jest film też dostępny na kanale, chwaliłam się swoimi zakupami papierniczymi i tam właśnie pokazywałam tą taśmę. Bardzo fajnie mi się to sprawdziła, kartka była dość już delikatna, nadwyrężona właśnie ilością farby i wody, bo to jest zwykła kartka z, od, z drukarki, z takiego papieru do drukarki. Niestety moja drukarka nie chce drukować na grubszym papierze, czyli takim właśnie do akwareli. Jakoś połyka ten papier i nie chce go oddać, więc muszę drukować na zwykłych kartkach i potem starać się jakoś tak malować i używać e, farb i wody, żeby mi się to wszystko fajnie skomponowało, a na przykład nie rozlało, nie rozmoczyło i, i jakoś na przykład nie przedarło się później papier. E, tak i tutaj podkreślam właśnie tym samym kolorem, którym jest namalowana dziewczyna, m, moja elfka e, też ten nazwę miesiąca sobie zaznaczam w tym kolorze. Będę ją urozmaicać, jeszcze podkreślać też ciemniejszym tym granatowym. Będzie dodatek złotego, zobaczycie za chwilkę, co ja tu jeszcze wymyślę. Akwarela bardzo mi się podoba, dużo z nią ostatnio pracuję. Można to też zaobserwować na moich filmach i w moich postach. Jeśli wam się podobają moje filmy, zostawcie subskrypcję, zasubskrybujcie, żeby was nie minęło nic ciekawego, co zamieszczam na swoich kanałach. Również zapraszam na mój Instagram. Link jest w opisie. Można też tam zobaczyć różne posty i, i różne moje poczynania, które sobie próbuję Dzielę się nimi z Wami. Zapraszam i dalej oglądajmy. Maluję pióro. Specjalnie tutaj nie przyspieszałam filmu, żeby można było zobaczyć, sobie pomalować razem ze mną. Może ktoś będzie chciał spróbować sobie, więc po prostu w takim tempie, jak je maluję, jeden do jednego, tak żywo jest tutaj nagrane i puszczone, żebyście mogli zobaczyć sobie spróbować. Mi się pióro bardzo fajnie maluje. Spróbowałam tutaj parę różnych piórek. Będziecie mogli też poobserwować właśnie jak mi to wychodziło. I podkreśla i nawiązuje to temat właśnie do tego łapacza snów. Te sny. Żeby one się dobre nam śniły, żeby nam przynosiły dobre jakby wróżby na kolejne dni sny to też nie tylko wróżby, ale to też na przykład wszystko to, co nas spotyka, co, co się dzieje z nami, to później w nocy często albo nas nawiedza, albo właśnie nam się układa w głowie. Masterton miał fajną książkę na temat właśnie życia podczas kiedy zasypiamy. To trochę zmienia pogląd widzenia pogląd, no, rozumiecie, o co mi chodzi. Tutaj te pióra sobie właśnie ozdabiam trzema kolorami w tej chwili już. Dodałam tego żółtego, takiego cytrynkowego i właśnie tego granatu. I drugie pióro natomiast będzie granatowe i właśnie mniej więcej w tej tonacji będę utrzymywać pióra na reszcie stron tylko różnej wielkości będą, będą e, różnie malowane. Akwarela jest na tyle wdzięczną, trudną farbą, jakby, ale m, dla mnie wdzięczną, ponieważ można m, trochę nią zaczarować te strony. Dodać tu kleksa, tam więcej wody, tu więcej e, w pigmentu, farby, tu się coś nabierze, tam się coś nie uda. M, natomiast dla mnie jest to też taki rodzaj jakby. Terapii, nawet jest to taki rodzaj uwolnienia różnych rzeczy, które gdzieś mi tam siedzą w głowie czy w sercu, i słuchajcie, te farby i malowanie naprawdę fajnie pomaga. Czasami nie jest łatwo znaleźć sobie wolną chwilę na to, natomiast malowanie akwarelami jest na tyle szybkie i przyjemne. I też zaskakujące, że warto jest się nad tym zastanowić, pochylić i popróbować. Spróbujcie. Jestem ciekawa w ogóle, jakie wy macie pomysły na ten miesiąc. Jeśli chcecie, żebym do Was zajrzała, zostawcie mi komentarz. Chętnie zajrzę, zobaczę, co się u Was dzieje. Jestem ciekawa, czy na przykład w Waszych kalendarzach właśnie jest ten miłosny motyw lutowy. Czy wręcz przeciwnie, a może jest to miesiąc, w którym właśnie zaczynamy chiński rok? Jest to w tym roku tygrys. Czy u Was są tygrysy, czy jeszcze zupełnie co innego? Podzielcie się tym, proszę, ze mną, a ja chętnie Was odwiedzę i zobaczę, co się u Was dzieje. Jak widzicie, moje malowanie ewoluuje. Nie są to tylko kolorowanki, chociaż bardzo je lubię. Również tutaj uderzam w stronę właśnie akwareli. Zawsze chciałam jakoś rozwijać się w tym temacie i bardzo mi się to podoba. Cieszę się, że znalazłam osoby, które również malują i rysują i letteringują. Zobaczcie, tutaj pokazuję Wam, jak wygląda strona w różnych natężeniach światła. Jak było mniej światła, już się zrobiło granatowo, tak bardzo niebiesko, tak tajemniczo. Um, Chciałam być misterycznie, ale no yy. i tutaj zaczynam drugą stronę. Jest to moja strona takich yy, pomysłów miesiąca, ponieważ yy, ja potrzebuję gdzieś miejsca, gdzie mogę zamieszczać sobie pomysły, które gdzieś mi wpadną do głowy, mam je na karteczkach, potem je sobie tutaj spisuję w jedno miejsce, żeby mi nie poginęły. A druga strona tutaj, akurat tej rozkładówki, to jest YouTube i Instagram. Zamieszczam tutaj swoje statystyki z danego miesiąca, początek i koniec miesiąca, początek i koniec miesiąca jak i też zamieszczam tutaj, zapisuję sobie rzeczy, które. Wypuściłam w internet, tak? Zamieściłam na stronie, w sensie na Instagramie, w poście, albo zrobiłam, właśnie, rolkę, Reelsa, albo zrobiłam short, albo film. Staram się zamieszczać dwa razy w tygodniu filmy. Napomnę tutaj, że właśnie staram się w, w środę i w piątki. Ja jeszcze nie mam ustalonej jakiejś godziny stałej, natomiast będę, się, będę próbować i starać się, właśnie dwa razy w tygodniu te filmy minimum. Wrzucać i też wrzucam m.in. shorty, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Bardzo jest to fajne, moje malutkie konto, gdzieś tam zostało zauważone i pomalutku, pomalutku e, się rozrasta. No, w tym miesiącu moja rolka z małym księciem po prostu wystrzeliła w świat i jakoś się gdzieś tam zmieściła w jakichś algorytmach co po prostu e, oczy tylko mi się coraz większe robiły, jak patrzyłam, e, jak przychodzicie na mój kanał. Bardzo się z tego cieszę i, i, i fajnie, że się tutaj znaleźliście. Mam nadzieję, że będzie Wam się u mnie podobało. I będę właśnie co miesiąc w tym roku sobie te strony bullet journalu e, projektować i malować, rysować, naklejać, bo też sobie wymyśliłam, już Wam lekko zdradzę, że w marcu... Planuję chyba robić jakieś ptaszki, bo te ptaszki rano jakoś mi tak bardzo do dodają energię, jak idę przez las z psem, kiedy te ptaszki ćwierkają, już gdzieś tam się budzą, już już tak nie śpią i, i fajnie jest słychać, tak sobie myślałam, że w marcu może będą ptaszki. Zobaczymy. Natomiast tutaj sobie dla kontrastu robię trochę właśnie, właściwie nie dla kontrastu, robię tutaj sobie te piórka. Właśnie w tym jaśniejszym odcieniu. Staram się je tutaj wkomponować. Fajnie zobaczycie, jak można sobie łączyć. Właśnie to są cienkopisy używane przeze mnie, które są wodoodporne i one mi się tutaj nie rozmarzą pod tą farbą. Nie rozpłyną, nie rozmyją, nie znikną po prostu. I bo, na przykład, żelopis, który używam później, złoty, można później go rozmyć wodą, jak się okazało, bo już różne jakieś błędy, które mi się na przykład porobiłem, mogłam później sobie. Naprawić, ale e, no, błędy rzecz ludzka, więc ja się tam za bardzo nimi nie przejmuję. Nie zwracajcie uwagi, bo mam później tam jakieś literówki w jednej rozkładówce na tydzień. E, natomiast, no, jakby no, to jest e, dzieło tworzone ręcznie, można się pomylić. Staram się właśnie tutaj dbać o jakieś szczegóły, podkreślać te piórka, jakieś cienie sobie tutaj. E, Trenuje, bardzo fajna zabawa. Jak nie próbowaliście jeszcze piórek malować, spróbujcie, zobaczcie, jak Wam to wyjdzie. Może też Wam się spodoba, może będzie tematem miesiąca w marcu u Was albo w jakimś innym na przykład, albo po prostu sobie je potrenujecie, albo popatrzcie i pościeżcie oko w moim kalendarzu. Ja tutaj te kartki w tym zeszycie, one nawet nie wiem, jakie są gramatury, natomiast to jest troszeczkę taki grubszy papier. I byłam ciekawa, czy on się właśnie pofaluje. Jak widzicie tutaj na tej stronie z pomysłami, taki jest trochę pofalowany. On się troszeczkę w tej chwili już wyprostował ten papier. Tutaj on jest w miarę na mokro, w miarę on jest tutaj jeszcze wilgotny, trochę tam nie do końca doschnięty, no bo to akwarela, woda, ona długo schła. Natomiast no ja chciałam nagrywać dalej, póki słońce i póki światło za oknem mi świeciło i kleksy, kleksy akwarelowe, które dodają jakby takiego ostatniego szlifu danym ilustracjom, to jest fajny element. I ten złoty kolor, zobaczycie później podniosę zeszyt, żebyście mogli zobaczyć, a właśnie podnoszę i zobaczcie jak fajnie wygląda tutaj właśnie ten odcień złotego, jak on się fajnie mieni. Tego może nie widać w pierwszej chwili, jak ja piszę i, i wysoka jest kamera, natomiast później fajnie to będzie widać. I następna strona. Ja sobie ją tutaj przeznaczyłam na, na skończone strony z jak i właśnie namalowane akwarele. Bardzo fajnie mi się ta strona sprawdziła w styczniu. Dużo malowałam, dużo kolorowałam. Jeszcze styczeń trwa, więc ja wam nie pokazuję tych stron na razie, też będą wykorzystywane do filmów, tak, na przykład do podsumowania stycznia i do pokazania właśnie skończonych stron namalowanych. Też film będzie albo w ostatni dzień stycznia, albo w tam pierwszą środę właśnie lutego. Może ta strona u Was być na przykład przeznaczona na plan dnia albo na rzeczy, które chcecie zrobić, na rzeczy do zrobienia w tym miesiącu, jak to lubi, jak to potrzebuje. Ja tutaj sobie sprawdzam też różne układy. W ubiegłym miesiącu, znaczy w trwającym miesiącu, w styczniu, ten habit tracker był u mnie troszeczkę inaczej wygląda, natomiast tutaj sobie zrobię taką tabelkę żeby jakoś tak sobie urozmaicać i sprawdzać różne sposoby, jak to będzie mi się tutaj prowadziło, zaznaczało, uzupełniało. Zobaczę. Będę testować sobie i będę później wiedziała, co w następnych miesiącach lepiej mi się jakby wykorzysta, co mi się sprawdza i co mi pasuje. Tutaj ja sobie w tych habit trackerach uwzględniam oczywiście nastrój, też jest ważne dla mnie, kiedy idę spać i jak zauważyłam właśnie w styczniu, że jakby im później chodzę spać, tym później na przykład drugi dzień nie tyle, że mi się ciężko wstaje, ale na przykład mam mniej energii, albo jestem śpiąca, albo mi się czegoś nie chce, albo na przykład później nie zdążam z jakimś planem, który sobie uwzględniłam, gdzieś tam punktów nie zrobiłam jakiś. I Widzę, że to jest dziś u mnie spójne, poza jakimiś tam kobiecymi dniami, prawda? Bo, bo u mnie to się akurat jakoś tam mocno spina razem ze sobą, że na przykład nie ćwiczę w dwa dni miesiącu, które na przykład często się wtedy źle czuję i, i jakoś nie mam energii zupełnie. Do tego chętnie bym się schowała pod koc z gorącą herbatą, książką i wszystko miała w nosie i się w ogóle. Nic tam nie udzielała, i, i, i tyle, no, ale nie zawsze można. W każdym razie, wracając tutaj do tego bullet journalu, jakie trackery u Was się sprawdzają, też chętnie podzielcie się ze mną. Może coś mi podpowiecie, co bym mogła wypróbować jeszcze jakoś inaczej, albo macie jakieś swoje wypróbowane, które bardzo lubicie i, i, i które się u Was sprawdzają. Ja tutaj te piórka, piórka, piórka. Piórka sobie tutaj bardzo mi jakoś przypasowały i dobrze mi je się tutaj malowało. Fajnie, bardzo mi się spodobał ten motyw. Ta tutaj delikatność tych piórek też fajnie ją można było wyćwiczyć sobie. Zobaczcie, ja maluję właściwie wszystko no, dwoma pędzlami, bo sobie później mam taki cieńszy i grubszy pędzel, ale one nie są cienkie. To, to są pędzle z renesansu i farby szminka które jakoś najbardziej mi przypasowały i jakoś one mi się tutaj, te odcienie bardzo tutaj wpasowały do tego miesiąca i tę mi sobie tutaj pokolorowałam, pomalowałam, poszalałam sobie w tym miesiącu. Jakoś naprawdę mi się to spodobało. Może już znacie Mariolkę, z którą też robimy live'y, razem malujemy w piątki wieczorem najczęściej. Na razie jest to, nie jest to stały termin, że na przykład co piątek ale dajemy znać i dziewczyny z nami właśnie malują. Malowałyśmy na dzień babci i teraz ostatnio się spotkałyśmy i ja malowałam akwarelami właśnie galaktykę z hasłem takim bardziej u, um, uniwersalnym, natomiast Mariola robiła fajny projekt na Dzień Babci, taki na słodko, e, który był e, bardzo uroczy i fajnie to nam wyszło i dziewczyny były bardzo sympatyczne i ta atmosfera właśnie w taki wieczór artystyczny e, bardzo mi przypadała do gustu i bardzo mi się to podobało, mimo iż się stresuję takimi wystąpieniami, gdzie mnie widać i słychać i muszę się angażować i, i, i jakby jednocześnie Wcześniej angażować, gadać, i rysować, i malować i jeszcze coś, żeby, żeby to wszystko. O, mój pies się odezwał. I żeby to wszystko fajnie było, to nie jest to takie dla mnie proste, natomiast jest to dla mnie bardzo przyjemne. Jak widzę, że to odnosi taki miły i sympatyczny rezultat. Dziewczyny dają nam znać, że im się podobało, albo że jakie prace w tym czasie stworzyły. Bardzo to jest fajne i, i takie dodające energii. A wracając tutaj jeszcze właśnie do akwareli, ja w tym miesiącu też brałam udział sobie o Agnieszki Troć, też pokazuję sobie te prace na Instagramie, właśnie w Reelsach też czasami można zobaczyć, jaki też z przetwórnią wspomnień sobie też próbuję czasami malować. Próbuję tu, czy tu, ja się uczę tych akwareli, uczę się malować, uczę się jakby... Współpracy jednego z drugim, żeby to wszystko sprawiało mi radość i właśnie przynosiło ten relaks, i, i trochę pomagało układać w głowie. Na przykład, słuchajcie, gdzieś te myśli porozganiane, popędzące gdzieś się zatrzymują, uspokajają w tym czasie tworzenia. Jest to dla mnie naprawdę bardzo przyjemne. I wracając tutaj do tematu, te akwarele, które naprawdę przynoszą tak. Taką, e, uwagę i skupienie, gdzie trzeba pilnować ilość farby, ilość wody. E, zobaczcie, jak to się fajnie mieni, tutaj wszystko. E, trochę się może tutaj e, ten kolor jeden z drugim wydaje coś niehalo, ale jest odżywcza ta, ta cytrynka tutaj. E, o to mi chodziło, żeby ta strona była troszeczkę inna, ponieważ no na no, przykład e, różne rzeczy, które są nawykami, a jeszcze są jakby niewdrożone na co dzień, a muszę je, e, muszę, chcę, chcę, żeby były nawykiem, no, żeby tutaj mi krzyczało z tej strony: halo, pamiętaj o nas, i <grytanie> tak. A ja przechodząc do następnej strony. Jest to one line a day, czyli jedna linijka dziennie do zapamiętania, do zapisania, jakieś wspomnienie, jakieś, jakieś coś, co, za co jestem wdzięczna, za co chcę podziękować, za co chcę pamiętać ten dzień. Albo wręcz przeciwnie, żeby więcej czegoś nie zrobić, żeby uczyć się na swoich błędach, żeby zobaczyć, co przyniosło mi takiego ważnego w tym dniu żeby też, no, wiecie, czy macie ja taką stronę u siebie, bo mi się sprawdziła właśnie, sprawdza mi się w styczniu, zrobiłam ją na samym końcu, dlatego nie jest w filmie pokazana, bo ją sobie dodałam. Po zakończeniu już miesiąca, tutaj też zaczęłam sobie robić tygodniówkę piątą na tydzień piąty w tym roku. Tak, wiem, że jest tam literówka. Udajcie, że jej nie widać, nie szkodzi. To jest dzieło tworzone ręcznie, i jak już wspomniałam, to nie jest nic trudnego, żeby gdzieś tam się pomylić lekko. Tą stronę zrobię sobie w granacie przede wszystkim, ponieważ ten granatowy kolor chciałam tutaj. Podkreślić, jakby taką tą ważność, moc właśnie tego, co nas tworzy, co, co wpływa na nas. Jakby te wspomnienia, które warto jest zapamiętać, gdzieś co nas ucieka z czasem, tak, żeby. Gdzieś było jakieś miejsce, gdzie taka jedna linijka dziennie to jest nic trudnego, a jednak wieczorem, kiedy ja zasiadam sobie do tego, taką refleksja mnie nachodzi. Czasami się znam: no to co ja takiego mam dzisiaj tutaj do zapisania, i się zastanawiam, co ja tu mogę, ale zawsze słuchajcie, codziennie coś mi się jednak po chwili zastanowienia pojawia i ja wiem, co chcę zapamiętać z tego dnia albo. Wręcz co nie chcę, żeby mi się przydarzyło drugi raz. I tak tutaj sobie dlatego bardzo skontrastowałam też ten granatowy, właśnie ze złotem. Zobaczycie, jak to fajnie się będzie odbijało i kontrastowało ze sobą, jak będzie się fajnie ten złoty kolor mienił. To nie jest taki mocny złoty kolor. To jest taki właśnie chłodny odcień złota, który fajnie tutaj się będzie odznaczał. I będzie fajnie też podkreślał, jakby takie gwiazdka na niebie e, ciemną nocą gdzieś nam zawsze zaświeci, i żeby pamiętać właśnie o tym, bo na przykład dla mnie te miesiące e, październik, listopad e, z reguły są takimi mało przyjemnymi miesiącami. E, ja ich nie lubię, jest ciemno, zimno i ponuro najczęściej wtedy. Chociaż w Polsce ja wiem, że październik często jest piękny, złoty i kolorowy, natomiast w Szwecji, no ja mieszkam tu już ponad 3 lata i te 3 październiki zaliczyłam i żaden nie był piękny. Już jest zimno, mokro i, ble, żeby nie powiedzieć brzydko, to nie. No i jakoś w tym roku bardzo mi dokoczyły te dwa miesiące i nie mogłam sobie z nimi poradzić, natomiast mam już luty, jest dużo lepiej. Dzięki wsparciu niektórym osobom, które dzielą się ze mną swoją energią, swoją wiedzą, swoim czasem i dobrym słowem, po prostu są ze mną, to jest dla mnie bardzo fajne i jestem im za to szalenie wdzięczna. A tutaj sobie kontynuuję. Ta strona będzie też troszkę taka, jakby powiedzieć. Może nie dziorna, po prostu taka tutaj dziś odważnie, tutaj właśnie im więcej robię jakichś błędów, słuchajcie, z tym akwarelą, gdzie postępuję z nią nieodpowiednio i ja na przykład właśnie za dużo wody dodaję, albo za mało, albo na przykład za mało nasączę kartkę, papieru. Tylko, że do akwareli, no ten zeszyt to nie jest do akwareli. Natomiast właśnie na różnych ćwiczeniach, tutorialach, live'ach, właśnie tak jak z Agnieszką, która dobrze tłumaczy, co z tą farbą robić, jak, jak to używać, jak to mm, korzystać z tego, no bardzo fajnie to pokazuje i podpowiada, jak naprawić na przykład niektóre pomyłki czy błędy, które robię podczas malowania, to właśnie później każda następna praca. Jest dla mnie odważniejsza. Nie boję się próbować. Jak się pomylę, trudno, no to ja się tego uczę. I więc jest to dla mnie takie bardzo. Wzmacniające, nawet bym powiedziała, ktoś powiedział, oczyszczające są takie zajęcia. No i właśnie te kolorowanki, które Wam wcześniej mówiłam, że kolorowanki różne mają zastosowania, nie trzeba się ich jakby bać czy wstydzić, a kolorowanki można wykorzystać na różne sposoby. Tak samo właśnie akwarele. Ja bardzo lubię tą technikę. Staram się łączyć, przez to, że ja lubię wykorzystywać wiele rzeczy naraz i lubię łączyć kilka tematów, na przykład. To staram się to robić również też tutaj. Tutaj, tą rozkładówkę tygodnia, zrobiłam trochę inną niż w ubiegłym miesiącu, żebyście mogli zobaczyć. Ja, żebym mogła sobie wypróbować, właśnie jak w ten sposób ułożony ten tydzień na stronie, czy to będzie za mało miejsca, czy wystarczająco, sprawdzę. Zaraz podniosę też ten zeszyt do kamery, żebyście zobaczyli, jak fajnie się ten złoty pisak w, będzie odznaczał od reszty koloru i właśnie można też tymi pisakami pisać po akwareli. Tak samo jak tymi cinkopisami, też można albo pod spodem, albo później już po namalowaniu. To się nic nie rozmazało mi, to bardzo fajnie to się sprawdziło, tak samo ten mazak. Natomiast trzeba poczekać, a z tym złotym pisakiem, nie mazakiem, przepraszam, trzeba poczekać aż akwarela wyschnie. No, i właśnie dlatego to nagrywanie też nie poszło mi tak szybko jak na przykład styczniowe, bo kredki to wiadomo sobie porysowałam i było już gotowe. I zobaczcie, jak to fajnie tu się błyszczy. Naprawdę y, jestem zadowolona z tej pracy. Ona później sobie te kartki doschły i powysychały. Natomiast tu jeszcze zobaczcie, jeszcze kartka od Simona. Będę zmieniać tą okładkę, pokażę też film, ale to jeszcze, jeszcze w trakcie z pracy. Natomiast tutaj różnica w oświetleniu i zupełnie inny obraz na kamerze. Jak to fajnie tu się mieni, zobaczcie, nawet w resztkach jakiegoś światła za oknem, gdzie już tam słońce sobie się schowało, a jeszcze gdzieś tam fajnie to widać. Stronę sobie lepiej popodklejałam, wyschły już tutaj do nagrywania. Jakby na koniec sobie przegląd zrobię całego miesiąca i zobaczycie, jak to wszystko fajnie razem mi się udało. Jak to fajnie zrobiłam. Znaczy mam nadzieję, że Wam się podoba też. Zobaczcie to te złoto tutaj, które mieni się we włosach i w oczach. Ono się będzie przewijało przez wszystkie strony w tym miesiącu. I inne oświetlenie, i bach, zupełnie inne wrażenie. I tutaj te następne strony: pomysły, YouTube i Instagram. Co będzie tutaj sobie uzupełniać. Tutaj są skończone strony: moje pomalowane i pokolorowane, i habit trackery. I właśnie do zapamiętania rozkładówka 5 tygodnia i uwaga, rozkładówka 6. Tak, zrobiłam już dalej, żeby też już było na filmie. Zobaczcie, jak fajnie się ten złoty tutaj uwydatnił. I też jest inny sposób namalowania tygodniówki. Tutaj siódmy i ósmy tydzień zrobiłam sobie tak, jak zrobiłam sobie w styczniu, że po jednej stronie na dany tydzień. I pokażę Wam jeszcze na zakończenie. Jak zmieniła się moja strona styczniowa? Ta pierwsza, e, którą właśnie gdzieś tam w trakcie korzystania w styczniu stwierdziłam, że jest za pusto i uzupełniłam sobie ją tymi kryształami. E, dodałam, żeby trochę ją wypełnić. I będzie, pamiętajcie, film z zmianą okładki. Dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, sub, like, komentarz. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!